Siema, z tej strony Detektyw Nachos, a dzisiaj będziemy recenzować chujowy kanał Czytaju. A więc na pewno to takie podstawowe informacje o tym kanale. Czytaju to jest kanał związany z literaturą chyba głównie polską, bo Harry Potter jest. Działa od roku. Ja działam od chuj wie zaraz. To jest taki kanał, na którym no, są omawiane różne książki i jest on prowadzony przez dziewięciolatka, chyba dziewięciolatka, na 90% dziewięciolatka i jego mamę, gdzieś to było, tak, tutaj, w głównej, o. Tam nie pizdę. Dzień dobry, jak mam na imię Darek i będę prowadził ten kanał razem z moją mamą. Zapraszam. No. Patrzcie na to. Cześć, z tej strony. Doba, bracia Warner. Co takiego ciekawego Zbigniew Religa stworzył, że został tutaj... No, zajebisty głos mamy. W sensie nie, że coś mam przeciwko zmianom płci. Ja sam zmieniłem płeć. To nie tu. Ja sam zmieniłem płeć na helikopter bojowy kombinatu, jeśli ktoś nie wie. I... ale... no, no nie wiem. Ale coś często się zmienia tutaj głos, więc... obejrzałem kilka filmów. To... no kurwa, widzicie, które obejrzałem. I tak, na samym początku to po pierwsze... tutaj w cudzysłowie bierzemy tytuł, tutaj też, co oczywiście tutaj jest niepełny tytuł. Tutaj nie bierzemy w cudzysłów, tutaj... czyżby jakoś inaczej się Harry Potter pisało? Portit, yeah. Albo pustyni w paszczy, rozumiem, że tutaj... A! Śmieszne! No, ja muszę pamiętać, żeby to H śmieszne takie, w sensie to klaśnięcie śmieszne tak głośniej zrobić. I ten, i... ale na przykład patrzcie. W pustyni i paszczy. A, zaraz w ogóle przejdziemy do omawiania filmików, ale to samo. Cudzysłów. Gdzie? Gdzie ma mać? Przecież cudzysłów powinien być... Wait. No, i teraz jest dobrze tytuł. Dobra, wszystko jest ok, tylko jeszcze za mało dislike'ów jest, to jest... Siemanko, ja jestem Darek z kanału Czytajo i będę recenzował książki. Aha, jaką książkę chciałbyś nam dziś zarekomendować? No i już na samym początku widzimy po prostu dwie, a bardziej słyszymy, dwie rzeczy, które nie dają normalnie oglądać i słuchać. Po pierwsze, w tych czasach naprawdę można szybko, sprawnie i prosto odszumić sobie filmik. Nawet ja mam odszumiony mikrofon. A po drugie, to oddychanie ciężkie słychać, to takie... To co cię motywowało do przeczytania takiej grubej książki? Dlaczego nie poległeś? Bo miałem motywację dzięki mamy. Aha, jaka to była motywacja? Czytaj, będzie więcej słów. No i w sumie to są słowa, którym można opisać cały kanał, całe jego istnienie. Ale dobra, dajmy szansę, powiedzmy, takie podsumowanie. Ciekawe, co w nim jest. Podsumowanie jest takie. Człowiek wy... Aha. Czy chciałbyś tak jak Staś opiekować się Nel? Nie zawsze. Dlaczego? Wiele problemów i obciążenia. Ale Nachos, to nie jest takie proste zrecenzować książkę i w ogóle. No, no to ja sobie spróbuję teraz odpowiedzieć na to pytanie, w sensie sobie, no, wam. a więc tak, na początku do odpowiedzi tego pytania jeszcze potrzebuję jednego cytatu. Aha, ale Nel nie była biologicznie siostrą Stasia. No i teraz, no skoro wiemy, że nie była biologiczną siostrą, to pozwolę sobie przytoczyć
Cytat, który już wyjaśni wszystkim wszystko. What are you doing, step bro? Mam nadzieję, że filmik wam się podobał, w sensie no to wyjebane. I tylko jeszcze na koniec dawajcie te w dół łapki, komu to tam czytają. Wbijajcie na kanał czytają, chodźcie na filmik. Ale to się trzyma. I dawajcie łapkę w dół, tak jak ja. Piszcie o komentarze. I pod ostatnim odcinkiem nikt się nie zgłosił, w sensie osoba, która wygrała, nie zgłosiła się. Więc powiedzmy, że tutaj teraz na cały ekran wyskoczy. Zobaczcie. O Jezu, nie to. Na cały ekran tutaj wyskoczy kod, który będzie. W sensie wyskoczył dwa koty, nie pamiętam który. To jest taki, który dałem koledze, który. Taki, który ja wpisałem, który ja wam dam. Więc piszcie oba, kto będzie pierwszy, ten lepszy. Siema.